Cześć, witajcie. Słuchajcie, jesień, zimno się robi, piec przestał działać. Pokażę wam taki temat pieca, który tutaj znacie, z taką elektroniką. Słuchajcie, padła płyta główna. Padła płyta główna z zasilaniem. To jest ta dolna płytka, ta zielona tutaj, na której jest sterownik wipera. No i słuchajcie, chciałem pokazać wszystkim, bo twierdzą ludzie, że tego się ominąć nie da. Otóż da się, słuchajcie, to ominąć. Generalnie objaw był jaki? Nim zacznę mówić o reszcie. To zasilanie tutaj żyło, czyli ta płytka tutaj świeciła w pełni. Natomiast nie żyło całe serce. Płyta główna, która jest ta C bodajże 230. Efekt był taki, że nie świecił się w ogóle wyświetlacz. Tu była zupełnie cisza. Oprócz wyświetlacza nie załączały się przekaźniki, nie załączały się żadne pompki. Generalnie była po prostu totalna cisza. Oprócz tylko świecenia tych lampek tutaj. Myślę, że gdyby te lampki przestały działać, też byłoby to do odpalenia. No i generalnie słuchajcie, rzecz jest jaka. Tutaj to, co widzicie, to są dwa zasilania, które są zrobione do płyty. I tam wewnątrz siedzi trzecie zasilanie. O, przybliżę to. O, dokładnie to. To jest trzecie zasilanie, które jest podpięte wewnątrz. No i słuchajcie, to naprawdę żyje. Generalnie słuchajcie, rzecz jest jaka. W środku, jeżeli macie płytę główną, która jest padnięta, macie parę elementów. Macie elementy takie jak... Gdzie to jest? Tu jest kość wipera 22A. Macie jakieś tam kondensatory, które są diodę zabezpieczającą P6 bodajże, jak pamiętam dobrze. Taką dosyć mocno w dziedzinie zabezpieczenia przetwornicy. No i transformatorek tutaj. Wiem, że słuchajcie, zamydlam, ale chcę generalnie powiedzieć, w czym jest problem. No i słuchajcie, po wymianie kondensatorów, po wymianie praktycznie rzecz biorąc całe elektroniki oprócz samego zasilacza, nawet słuchajcie do tego, że został wymieniony układ na Vipera typie, elektronika nie wystartowała. Generalnie tutaj rzecz jest jaka. Ten Viper, który jest, on ma zabezpieczenie napięciowe, czyli jeżeli napięcie zasilające jest przekroczone bądź coś tam się, powiedzmy, z tym dzieje, napięciem nie tak, ten Viper rozłącza całe zasilanie. No i tu się tak stało, posypało się to po rozpięciu zasilania. Ten wiper, który był zamontowany, słuchajcie, taki, nie wiem, czy to będzie widać. No chyba nie widać jego oznaczeń. W każdym razie jest wiper 22A. Nie poskutkował. No i w tym momencie, słuchajcie, jakbyśmy się czepili, patrzcie, na tej elektronice, która jest, to jest temperatura wody, nie dotykam rury, bo pewnie jest gorąca. Generalnie rzecz biorąc, temperatury wszystkie wzrosły. Mimo że na dworze już jest naprawdę chłodno. No i całość startuje. Także nie wiem, może wam pokażę, kurczę, jak to wygląda od środka. Dobra, zaraz pokażę, tylko piec się wyłączy. Nie chcę mu przerywać cyklu, bo temperatura sobie kotła chyba rośnie do góry. Mamy temperaturę kotła aktualnie 66,5 stopnia. W każdym razie to startuje. Tylko słuchajcie, jedna rzecz ważna. Jeżeli się bierzecie za takie rzeczy, pamiętajcie, jeżeli nie macie pojęcia o elektronice czy o napięciach zasilających, nie macie uprawnień, no to po prostu się nie bierzcie za to. Dlatego, że słuchajcie, tutaj są napięcia, no już po prostu groźnie dla nas. Normalne napięcie zasilające, także jeżeli robimy, to robicie to wszystko na wypiętym zasilaniu. A ja może znajdę zaraz numer kotła tutaj, na jakim jest elektronika. O, proszę bardzo. Tu jest numer kotła, czyli ten C130 eko. Czego eko? Nie wiem. Tu jest reszta tych parametrów. W każdym bądź razie nie macie się co zamartwiać. Jeżeli macie problem jakiś, gdzie płyta wasza będzie martwa, będzie spała,
To po prostu piszcie. Aha, jeszcze jaka rzecz. Jak nie działa ta płyta główna, ona tu, o tu dokładnie, dostaje główne zasilanie. To jest zasilanie sieciowe, także tutaj jak już dotykacie, to uważajcie, bo macie napięcia. Tą przelotką tutaj, która jest, leci napięcie zasilające, o tu ta przelotka pierwsza, ta mniejsza, leci napięcie zasilające do płyty wyświetlacza. Czyli procesor nasz dostaje napięcie zasilające na szpik tutaj. Jeżeli Wam to zasilanie padnie, to tam wewnątrz, kurczę, może mi się uda, może mi się nie uda, bo to wszystko już żyje. Zaraz może włączę oświetlenie. O, dało się. Tam, słuchajcie, widać pamięć. To jest kość pamięci, to jest 24C16, czyli EEPROMiG. I ten EEPROMiG też zasilania zupełnie nie dostaje. Także tutaj tak, procesor martwy, pik martwy. Ja mówię to, co możecie sobie posprawdzać. Słuchajcie, co jeszcze oprócz tego? Tu pod tym zasilaczem, jak to odsunę, o, macie, słuchajcie, ULN2003. To jest kość, która steruje przekaźnikami. Przekaźniki są 24V. To zasilanie do tych przekaźników też w ogóle nie dochodzi. Generalnie są martwe. I to samo, słuchajcie, jest w przypadku tej płyty tutaj. Ta płyta ma na sobie zasilacz bez jakiejś tam elektroniki zewnętrznej. Jest przetwornica, która jest samowzbudna, czyli samoczynnie startuje bez jakichś źródeł zasilania. I ona nam daje 5 i 24 V. Troszeczkę inaczej, słuchajcie, jest tym samym transformatorem. Tam macie, słuchajcie, transformator w środku MB bodajże 0861D czy 610, jakoś tak. I to jest ten transformator, który jest na przetworniczce. O, to jest ten. No kurczę, troszkę z ostrością jest problem. Także to jest taka przetworniczka malutka, która daje nam 3 napięcia zasilające. Także słuchajcie, no nie będę robił kotka w bawełnę. Da się ominąć, zrobić, żeby to funkcjonowało. Tylko potrzebne są po prostu 3 elementy. Nie będę zdradzał co. Jeżeli będziecie potrzebowali, oczywiście będę odpisywał, bynajmniej w ten sposób będę widział, że jest jakaś aktywność na tym kanale i ktoś tam w ogóle jest zainteresowany, robi takie rzeczy. Generalnie, słuchajcie, jeżeli macie jakieś tam problemy z elektroniką, piszcie, ja staram się chętnie pokazywać, pomagać. W zamian za to poproszę oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję sobie kliknijcie. Będziecie wiedzieli coś tam nowego, co gdzieś tam co chwilę dochodzi. Także, słuchajcie, zobaczymy, podglądniemy kociołek. Czy kociołek jest dalej aktywny? Mamy 66 stopni, 66,8, czyli kocioł już przestał działać. Działają chyba tylko pompki, jak się nie mylę. Tu jest 60 stopni, no już jest, słuchajcie, gorące. Tutaj to nawet. Najstarsi Indianie nie wiedzą, po co to jest, ale to nieważne. W każdym bądź razie, no piec jest duży, nie? Piec jest duży. No i jak bierzecie się za naprawę, to się nie bójcie. Jak będziecie potrzebowali, to piszcie. Nie będę, słuchajcie, rozpinał tego napięcia zasilającego, bo chcę, żeby sobie pochodził, żeby się wytestował. Udało mi się to jakoś bez rozpinania. Zrobię Wam test, żeby Wam chociaż pokazać. Także wszystko, słuchajcie, tak jak widzicie, jest tutaj po części ominięte. Jedna przetworniczka jest wpięta do płyty. Wiem, że na schemacie inaczej to wygląda, inaczej to jak jest pajęczyna kabli, z której trzeba coś rozgryźć. No i zasilanie jest odciągnięte stąd. No i plus do tego 2 zasilania dodatkowe, które są dociągnięte. O, to jest ten nasz EEPROMiG, o którym mówiłem. No, rozmazuje się, ale to nic. No, także słuchajcie, będziecie mieli problem, to piszcie i ja Wam doradzę, co potrzeba zrobić, bo tutaj sobie nawet rozpisywałem napięcia zasilające na kartkach, które są. I to się sprawdziło na 100. Także do zobaczenia i łapeczka w górę, jak się komuś filmik przydał. Subskrypcja oczywiście, nie zapomnijcie sobie subskrybować kanału. No i cóż, miłego oglądania, póki co, na razie, dzięki.